No i dzisiaj znowu będzie Land Rover. Słuchajcie, no mówicie, że dużo tego Land Rovera, pomału go robię, ale w sumie, co mnie to obchodzi? To jest mój kanał, moje wideo i sobie będę kręcił, co będę chciał. Słuchajcie, a tak serio. Dzisiaj mamy malutki problem, rozkminkę z anteną. Czy robić tutaj dziurę, bo tak jak wiecie, cała kompletna ćwiartka już jest wymieniona. Zobaczcie, jak to śliczniutko wygląda wszystko. Amore, kielichy, wszystko. Czekam jeszcze na węże. Dlatego są tylko tak założone hamulcowe. O, tak sobie będą przedłużane. Muszą być, bo auto ma teraz większy wykrzyż i by się zerwały. Słuchajcie, jest tutaj problem z anteną samochodową. Nie chcę jej tutaj. Oryginalnie antena była tutaj w błotniku, wiecie, wysuwała się, nie? Dziadostwo to po prostu, no bo praktyczne, jeżeli samochód jeździ po ulicach, ale jeżeli ja wyciągnę sobie antenę i wjadę nim w krzaki, no to ile z tej anteny zostanie? Zaraz się złamie, no to jest logiczne. Także słuchajcie, wiecie, to piszcie mi w komentarzach, gdzie dać antenę. Mi się wydaje, że wewnętrzną jakąś dam. Nie wiem, no mam nadzieję, no kiedyś, wiecie co, nie rozglądałem się teraz, ale kiedyś te anteny wewnętrzne, no miały dużo gorszy odbiór. Może wiecie o tym, są jakieś nowe, to bym sobie tutaj dał ją na podszybie gdzieś. Jeżeli znacie tego typu anteny, to dajcie mi znać, proszę w komentarzach, będę wdzięczny. Tutaj zobaczcie, co tu jest. Standard. Land Rover drzewieje? A gdzie tam? Nieważne. Tutaj mamy klimę. Jest to wszystko jeszcze opuszczone. Dlaczego? Ponieważ tam wszystko robiłem, zobaczcie. Tu było wszystko robione, cała ta ćwiara. Także chciałem sobie jeszcze tutaj dziurkę dzisiaj na migacz wywiercić. Mówię, anteny tutaj na pewno nie będę dawał. I zakładamy dechę. A, czekajcie, no przecież kurde, wczoraj, o widzicie, zobaczcie, jeszcze tutaj sterownik od wtrysków też go robiłem. Zapaćkałem poliuretanem, ile się dało, bo to aluminium było strasznie utlenione. On też tam będzie zamocowany, także też trzeba będzie wiercić dziurki na niego. Tu będą dziurki, śrubki się zabezpieczy, żeby nie rdzewiało. Albo dam nierdzewki i zobaczymy. Słuchajcie, idziemy pod namiota, bo wczoraj robiłem dechę. Kończyłem. Tadam. Tadam. No i co? Przypomina Land Rovera jedynkę? Nie za bardzo. Nie, te całe niebieskie turkusy, kurde i tak dalej, o fuj. O. To też dobiłem z drewna wszystko. Czekajcie, to jest jeszcze nieprzymocowane. Widzicie, konstrukcja z drewna jest. Tutaj jest wywiercona dziura. Tu miałem kiedyś mówcie mi, miałem inną obudowę jeszcze na tableta, to było 8 lat temu. Nie wiem, albo to zostawię po prostu, albo gumę położę, nie wiem, po prostu tą gumkę teraz też mam za krótko, bo tamta obudowa była szersza. Jak wiecie, albo ma ktoś do sprzedania taką gumę, jestem bardzo zainteresowany. Jestem bardzo zainteresowany, to sobie wytnę tutaj na wymiar i nic tu nie będę usuwał, bo może mi się ta dziura przyda, czy będę tutaj komórkę mocował. Tak mi się wydaje, uchwyt na komórkę, tu jest bardzo dobre miejsce, bo samochody z lat 90. nie mają uchwytów na komórki. A dlaczego? Bo nie było komórek. Także jak ktoś ma do sprzedania taką gumę za rozsądne pieniądze, albo nie potrzebuje, to leży mu tam gdzieś, to zgłosi się proszę do mnie, ja z chęcią taką przytulę. Wtedy sobie dotnę tutaj na wymiar, tutaj szerzej i będzie ładnie, jak oryginał. O wiecie, u mnie to musi być naprawdę top of the top ten samochód. No ładnie wygląda, nie? Ładnie. Jest to malowane. Myślałem, żeby to obić materiałem. Byłoby lepiej, bo to może spękać, bo to jest drewno. Tam jest ciepło w środku od radia. No zobaczymy. No pomalowałem poliuretanem. Jak zacznie pękać, to po prostu odkręcę. Radio się wyciąga, to odkręcę i okleję materiałem jakimś takim czarnym, podobnym do tego, żeby było ładniej i to wszystko. To wszystko jest tutaj malowane. No to co? Bierę się za robotę dzisiaj, co? Jak to zawsze bywa, koncepcja się zmieniła. Słuchajcie, nie będziemy tutaj wiercić na sterownik dziur na wylot, bo mi odpowiada, żeby ten sterownik był tak. Tu jedna dziura, a tu druga. A tutaj mamy słupek A. Musiałbym go rozwiercać. Nie chcę. Także wezmę sobie normalnie, taki jest patent, śrubkę. I tutaj po prostu przyspawam. I cała filozofia będzie jedna, druga, na to nałożę sterownik. Bo sterownik, proszę, ja was się nakłada po prostu... Tylko tak, on ma tylko dwie śruby, zobaczcie, jak się z niego sypie jeszcze.
Zobaczcie, jak się utlenia to aluminium. Patrzcie, co jest. No niestety. Tak to jest już. Dobra. Także słuchajcie, spawam sobie dwie śrubki tutaj, podkładeczki i to wszystko. Będzie najprostsza sprawa. Jedziemy z koksem. No i przyspawane dwie śrubki. Troszkę niechlujnie, ale to nic. I słuchajcie, pamiętajcie, spawacie. Przy spawaniu też jest druga strona ważna. Tutaj było spawane, zobaczcie. Widzicie? Luźne. Także to zrywamy. Ten poliuretan. Żeby nam się nie zepsuł. Odlas. I robimy na nowo. Trochę pędzelkiem pomiziać. Żeby było dobrze. Bo nam odlezie i będzie rdzewieć. Z gruntem odszedł. No. Także tutaj szlifujemy też i znowu robimy. Bo będzie tragedia. No i wszystko, słuchajcie, tam jest też uchwyt, nie wiem czy widać, widać to czy nie widać, gdzie czekać. Tu, o, tutaj wejdzie pod spód sterownik i tutaj. I nasz sterownik. Aby nasz sterownik nie stykał się z metalem czy z tym aluminium, bo znowu będzie eloksydowało, czy jak się tam mówi. No robimy sobie taką izolację, wytnę sobie ją tutaj, przykleję. I przykręcamy sterownik. To jest odporny na wodę materiał, bo to jest materiał, który się stosuje do wygłuszania maski od spodu. Także jest na temperaturę i na wodę w miarę tam odporny. Oczywiście są jakieś tam pewnie granice jego. Nie, że jak go włożę do kominka, no to... Nie musi to być schludnie. No ale jest cacy. Jest cacy. Musimy go tam ciepnąć. Kurde. Prawie że stąd jest. Jakiś debil tylko trochę krzywo śruby przykręcił. Znaczy przyspawał. Mi się nie mieści, ale to się klepnie, to się stuknie, to się puknie, to się wykrzywi i będzie dobrze. No i siedzi, zobaczcie jak fajnie sprężynuje, fajnie na, a nic nie stuka, na górze ładnie tam siedzi, tutaj dwie śrubki siedzą, to co, podkładeczka. Nakręteczka. Potem jeszcze tam z tyłu sobie wezmę pędzelek i sobie poliuretankiem weźmiemy to, zrobimy. Pytanie za 100 punktów. Gdzie jest moja druga nakrętka? Weź się tam traf teraz. O. Nie mogę trafić. Normalnie nie mogę trafić. Kurde, moją żonę słyszę. Coś tam. A, tam jest ta wtyczka plastikowa, ona przeszkadza. Ale weszło. Obudowa wtyczki tej dużej jest tam, wiecie? To 13 przykręcimy to. 13. Dzisiaj pisze do mnie kolega, tutaj naprawia sobie tego kamperka, żebym, bo wczoraj spawał, przedwczoraj spawał, wczoraj miał przyjść, nie przyszedł, no o. I dzisiaj mi pisze, żebym pochował jego graty, bo on se tam hulajnogą dojeżdża do tego, do domu, no i wypadek miał. Czaszka rozwalona, no, głowa, nie wiem, coś tam pisał mi, że czaszka rozwalona i nie może przyjść. Nie wiem co dalej, no.
Ale no mówię, no te hulajnogi to jest kurde, nie dla mnie. Hulajnoga nie. Ja jestem człowiek starej daty, ja samochodem dojeżdżam do pracy. Tylko wiecie, ludzie szukają kosztów, gdzie uciąć, wiecie, bo to jest, ma bilet miesięczny, pojedzie sobie do kolejki, pojedzie sobie hulajnogą, potem też do domu hulajnogą, nie trzeba autobusami, no ale to cholerstwo jest tak niebezpieczne. Dobra. Kurde, czekam na paczki, wiecie co, czekam na paczki, nie mam tu dostępu, coś tam legnąć. Czekam na paczki, wałki rozrządu, szelki, to wszystko, nie mogę silnika robić, ja nie mogę silnika robić, czyli że nie mogę składać tego wszystkiego. Jak samochodu uruchomić, potrzebuję prąd. Nie wiem, czy sterownik dobrze podłączę, no bo kurde, muszę uruchomić auto. Nie uruchomię, bo nie mam wałka rozrządu, taka wszystko, wiecie co, reakcja łańcuchowa. Kurde, ile tej śruby jeszcze. O. I sterowniczek, ale fajnie siedzi. Super. Mam nadzieję, że będzie działać. Tu jest wtyczka do niego. I go podłączymy i wywiercimy teraz pod migacz. Ale będziemy znowu ciąć kabel. O, i widzicie, się dobrze składa. Tu gdzieś i tak musimy to robić, także o, powiem wam, jak się podgrzeje poliuretan, to on odchodzi. Dobrze wiedzieć, znowu coś nowego. No zobaczcie, tu jest nasz migacz. Nasz migacz musi wylądować. On był miał dziurę tutaj, ale ja nie chcę tutaj dziury, bo to jest bardzo głupie miejsce, bo tam jest zaraz płyta, tam jest zaraz podłoga od podszybia, że tak powiem, no dno podszybia i tu jest taki mały tylko miejsce i tu zaraz zaczęło rdzewieć. Jak to zacznie rdzewieć, nie będę miał kontroli nad tym. Także tu mamy teraz sterownik, stąd dotąd. Także moim zdaniem najlepiej byłoby to wywiercić tutaj. I tak też uczynię. Kurde, normalnie moja mądrość mnie przeraża. Zobaczcie, jak Land Rover sobie wymyślił kabel. On jest w takiej otulinie. Ta otulina jest tutaj mocowana. I tutaj był taki. O, takie coś. Tam wchodziło w to, nie? Tak było nałożone i to wchodziło przez dziurę. Czy to było szczelne? Zgadnijcie, czy mogło być szczelne na wodę w Land Roverze? No nie było szczelne, no także jak to zwykle bywa, czekajcie, gdzie to ma być? Tam ma być, to ma być tu. Czyli, że ten kabel wchodzi tam. Tu go utniemy. Tego nie będziemy potrzebować, tej otuliny, nie do nożyczki. Robimy to po naszemu. Wiecie, lata 90, a teraz technologia się zmieniła, ale to i tak nie lata 90, bo Land Rover to są lata 50, troszeczkę udoskonalane, nic więcej. Potrzebujemy jeszcze coś. Potrzebujemy jeszcze takie coś. Kiedyś miałem taką fajną szparę w zębach. To chamska pani dentystka wzięła mi to, naprawiła.
A tak tylko i gotowe było. Co pan wyrabia? Tak, jakiś pan miał długie, wystające, to podpiłowałam. I teraz my sobie weźmiemy tą dziureczkę, zmierzymy. Już wam mówiłem, dobra sukniarka. Firmy wyprodukowano w Augsburg, Germany, coś tam. Nie mam okularów. Umarek, se powiększcie tu. Ale naprawdę bardzo dobra. Jak coś jest dobrego, to trzeba o tym powiedzieć. Piąteczkę. Potrzebujemy wiertło, piąteczkę, widzicie? Wiertełko, piąteczkę. Czy to stożkowe tutaj, co to ma? Piąteczka to jest, czy szósteczka tu jest? Czwóreczka. No zobaczymy, może wejdzie. Tutaj tak zaraz z brzegu. Słuchajcie, zobaczmy z drugiej strony, gdzie jest ten kabel. Jaki on jest długi w ogóle. Tam mam otwarte. On sobie tam dynda. Bo miała migać, jest tutaj, to sięgnie mi to spokojnie. To sięgnie to spokojnie. Wszystko. Takie o, w Lidlu kupiłem. Zobaczcie, ile opiłek. I to tam fajnie mi wyfrezuje. A przy okazji o pół milimetra mi powiększy dziurkę i to już jest fajnie, bo ona była troszkę za mała. No i bajo. Nie ma już tego czegoś tam. To kółko ja wyciągałem, czy nie? Ajajajaj. I teraz do łańcucha Smar. Jest taki gęsty i tak się klei. Ale nie kupujcie tego. Wiecie co? Zobaczcie, to wszystko jest zalane. Dlaczego? Bo jak się tak robi, to powinno się tędy lać. A jak tak, to tędy. Nic bardziej mylnego. Jeżeli otwierasz tak, to leci tutaj z każdej strony. Czegoś tam nie dali, albo jakieś uszczelki. Po prostu to jest nieszczelne, zobaczcie. To lata. To jest po prostu zepsute. Chyba, że ja akurat takie trafiłem, no ale... Wystarczy dosłownie troszeczkę tego. I to się już robi taki klej z tego. I to jest, to bardzo fajnie uszczelnia, wiecie? Czy to przejdzie? Czy muszę rozwiertać większą dziurę? Dajcie jakiś śrubak, śruba, ja nie wiem. Mam tu jakiś śrubokręt, proszę pana. Się człowiek nałazi, kurde, nożyczkami to załatwi. Nie będę chodził w tej z powrotem. No, już prawie. Chyba trzeba większą dziurę zrobić. Ale ja chcę, żeby to było ciasno. O, właśnie jak weszło. Widziałeś? Taka mikro dziurka. I ona nam wystarczy. Chyba. Tak sobie to wymarzyłem. Zobaczymy, czy wystarczy. Pewnie, że wystarczy. Jak ciężko, fajnie wchodzi. Super. Naprawdę świetnie. Oczywiście tam się ma jeszcze jakiegoś też smaru, żeby to było bardzo ciasno. I albo wosku damy.
Nie ma prawa się tam woda lać. Jeżeli tu będzie auto jechało, tu będzie chlapać, tam będzie woda wpływać, to mamy tą wodę zaraz. Tutaj na dywaniku. Także to wszystko musi być szczelne. Mam jeszcze z jedną rzeczą problem. Podłączenia klimatyzacji. To tutaj, tam. To wszystko. Bo... To widzicie te kable tutaj, te. Bo weźcie to, uszczelnijcie. To jest jakoś pianką zrobione. Nie wiem, będę musiał coś kombinować. Na pewno są jakieś uszczelniacze. A przy okazji, jak wiecie, to piszcie w komentarzach, jeżeli się na tym znacie. Takie jakieś dziwne rury, to tego, jak to uszczelnić. Wiadomo, jeżeli byłaby jedna rura, to nie ma problemu. Ja założę taki duży Zimmering jakiś i nie ma problemu. Czy O-Ring, czy jak zwał. Ale jeżeli jest 2-3 węże, no to jak już to uszczelnić? Także macie pomysły, pisz to w komentarzach. Od razu z góry, dzięki. Dobra, przełożę kabel, zaizoluję i wszystko. Dlaczego teraz będę gruntował? A dlatego, że nie będę teraz tego robił, bo bym musiał poliuretan rozcieńczać, znowu pędzel zużyć i potem to wyrzucić, bo to się, tego się nie myje. Także przy okazji, jak będę coś tam robił, przykładowo tutaj, to sobie tutaj zrobię. Tutaj jest 5 minut tylko. Tylko mówię, szkoda materiału, ponieważ poliuretan jest bardzo drogi. Dobra, mamy migacz. Podłoga to tam później, bo to tam jest 5 minut i gotowe, to tam jest, wiecie, żaden problem, nie? O, jak ktoś chce na pamiątkę mojego Land Rovera, to piszcie mi w komentarzu, to wyślę mu pocztą. Na kilogramy tego mam. No dobra, to mamy. Klimę montujemy. Tu już sobie przygotowałem śrubeczkę, nakręteczkę. I ona ląduje, proszę pana. Jest tam jeszcze coś dziwnego, co trzeba zrobić? Nie ma. Wtyczkę teraz podłączyć, czy potem podłączyć? Teraz mam lepsze dojście. Nie wiem, jakie będę miał dojście potem. Z tymi wtyczkami tam na dole będę miał. Okidoki. Dobra, to się trzeba położyć, żeby tam nie połamać tych bolcy. Ojejku, jejku. Wiecie co? Jednak najpierw założymy klimę. No przeszkadza. Ojejku. Opla. Jak ciężko. Ach, siedzi. Ona tu gdzieś jeszcze była przykręcona, ale nie pamiętam. To wyjdzie w praniu. No dobra. Jedziemy dalej. Izolacja. Zobaczcie, jak to jest wykonane. Kiedyś to było jakimiś smołami. Kurde, ludzie. Coś strasznego. Jak to było tu wykonane? Nie wiem. Wiem jedno, że ten kabel trzeba przełożyć. Przełożymy go tyłem. A czy on był w oryginale w tyle? Nie mam pojęcia. Ale tak mi to pasuje. Więc jest dobrze. Te wtyczki się wszystkie też porobimy. Górą musi być. Kurde. No i chłopak tak żeś przykręcił, czy teraz tej wtyczki nie założę. Jak ty. Debil, po prostu debil. Widzicie, to jest życie właśnie. Te śruby są za długie teraz. I mi tu wtyczka nie wejdzie, one muszą być króciutkie. Ajajajaj, trzeba ciąć. A tu szlifierkę jakoś podejdę i zrobię brzyd. Kurde. Bo tutaj wtyczka nie wejdzie, widzicie? Idę na kawę. Poczta przyszła. Co przyszło? Taki króciec przyszedł. Po co to jest? A do tego mojego tutaj rozdzielacza. Czy zwał jak zwał.
Rozdzielacz chyba też to jest, nie? Fajnie to tak od fałsemki wygląda, nie? Okablowanie. Słuchajcie, problem jest, jeżeli ktoś ma po prostu taki rozdzielacz, taką kopułkę, a musi mieć, skoro ma tam starą V8 jakąś, to przejeżdżając przez głębszą kałużę, przejeżdżając przez rzekę, cokolwiek, to słuchajcie, wcale nie trzeba tego zanurzyć, ale wystarczy, że tutaj woda chlapie, jak samochód chodzi, to tam, z tego co wiem, chyba że jestem w błędzie, to mnie poprawcie w komentarzach, tam powstaje podciśnienie. Tak, podciśnienie, jest zasysane tutaj powietrze, tędy wszędzie, a co za tym idzie, jak przejeżdżasz przez wodę, to woda. I jeżeli tam się chociaż troszeczkę wody dostaje, dosłownie kropla, dwie, trzy, to już auta nie odpalisz, nie pojedzie, albo będzie stukał, pukał i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę. Także, słuchajcie, niektórzy zakładają tu jakieś kondony, jakieś cudactwa, uszczelniacze, tam są jakieś silikony, co się tam wstrzykuje i tak dalej, ale to wam nic nie da, ponieważ jeżeli tam się kręci palec, tam jest powietrze, to po prostu i tak te wasze silikony, te gumki, to wszystko wam to wypcha. Także tutaj żadne uszczelnienie nie da rady. I patent jest taki, żeby ten kruciec wkręcić tutaj, wywiercić dziureczkę, wkręcić. I będzie zakupiona pompka, ona ma bodajże 0,3 czy tam 0, no około pół bara. I jak będę miał przejechać przez jakąś wodę, to będzie to włączane, pompka. I będzie tam wciskane powietrze. Co za tym idzie? Jeżeli powietrze będzie uciekało tędy, będzie wypychane przez każdą możliwą dziurę, czyli że woda się tam nie będzie dostawać. Taki prosty patent. Czy to da radę, czy nie? Nie mam pojęcia. To będzie fajne na testy, ponieważ ta kopułka, tak czy owak, ona jest zepsuta, ona tu jest pęknięta, to już wam pokazałem na filmie którymś. Tutaj o. Także będzie fajna do testów. A po drugie, my uciekamy z niebieskim, nie chcemy niebieskiego. Także potestujemy sobie troszkę na tym. Aby tego nie przegapić, to daj suba, jak Cię to interesuje. A jak Cię nie interesuje, to nie. Mam to gdzieś. Lub ta, co chce. Dobra, robimy dalej. Co tu się dzieje? A, mówiłem wam, głośniki też przyszły. Fajne. Z tej znanej firmy i ten, Jodbyly. 250 W starczy, ja nie będę z tego dyskoteki jakiejś robił. To będą tylne gdzieś tam głośniki, ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. A wiecie co jest fajne? O, co, czekajcie, wracając do głośników, bo... Czekajcie, niech ktoś to... O, tu jest. Bo, widzicie, tu jest logo. I to logo, chcesz to sobie przylep na tą siatkę? Nie, to nie. I to mi się podoba. Nie ma narzucania, że dupne logo, tak jak wiecie, ludzie noszą na koszulce Nike, Gucci, Dolce Gabbana i myślę, że są lepszymi ludźmi. No, nie są lepszymi ludźmi. Ale to wiecie co, nie wnikajmy w to. To nie jest program o modzie. Tu chodzi o inną sprawę. Odnośnie anteny do Land Rovera. Wiecie, co sobie właśnie pomyślałem, bo ja tutaj mam antenę, to jest tak zwany, o, tu jest, Car DAP, DAP Plus, Receiver, coś tego, coś, Android system i tak dalej, i tak dalej. I to jest teoretycznie antena do naszego radia, do DAB-u. Tylko teraz pytanie, widzicie jeszcze ten GPS, czy taka antena DAB zastępuje normalną antenę, czy też nie? Oto jest pytanie, bo jeżeli ona zastępuje normalną antenę, to mamy problem rozwiązany z anteną. No jeżeli nie, to trzeba kupować jakąś antenę. Piszcie mi proszę w komentarzach, jeżeli ktoś ma pojęcie na temat tych anten, bo ja się naprawdę na tym nie znam i bym prosił was o radę. Nasza decha. Zamocujmy ją. Może się uda. Ojejku, ojejku. Ciężka robota samemu. Prawie dobrze. Prawie robi dużą różnicę. Trzeba zaczynać kable przekładać. Bo potem będzie problem.
Po co tyle tych kabli tu? Nie mam pojęcia. Tutaj w tej dziurze to ma być moja linka. Czyli że ona ma być bokiem przypuszczona. Dobra. Chyba tędy. No jajko. Tak, to ciężkie życie w tym Madrycie, panie. Tak, to jest od obrotomierza. Oczywiście też nowa była wymieniana. O tędy. O tak. Dobra. Tu. Zobaczmy z drugiej strony. Coraz bliżej końca, coraz bliżej końca. Tak mi się to wymarzyło. Końca. Się zdziwię jeszcze. Czekajcie, chyba mi wypadło tutaj ta końcówka, gdzie ona jest. Gdzie ja to dałem? Tam mi wypadła. Nieważne, zarazem podniesiemy. Kurde, to wszystko musi tutaj pasować. Nie pamiętam, jak to było. Tam są jakieś blokady dziwne. Słuchajcie, to musi tu, to musi być dużo, dużo niżej. Na czym to siedzi? Chyba musi być tak. O, już. Już lepiej. Aj. No nie chcę niczego zepsuć, także pomalutku, kabelek po kabelku. O, patrzcie, tu weszło, kurde, to. To jeszcze tylko tam. I zaraz będziemy mieli dechę. I jutro w trasę. Tutaj mamy coś, jakiś problem. Natury osobistej. Nic na siłę. Aha, tutaj blokuje od klimatyzacji ten nawiew. Czyli w łeb go. Też nie? Kurde, jakie to wszystko jest skomplikowane. Klimatyzację jeszcze trzeba podnieść. Tu klimatyzacja musi być przesunięta. To wiem na pewno. Ten cały, ten. Trzeba prawidłowo zamocować. Tak. Także będziemy myśleć, żeby klimatyzację poprawić, bo inaczej nam tutaj nie wejdzie. Tam już fajnie siedzi, widzisz? Ładnie już naprawdę siedzi. I teraz tylko ta strona. A potem to już tylko tam 2-3 śrubki. I wiecie co, to mnie męczy też. Ja wyciągnę jeszcze raz tą deskę, bo to trzeba będzie jakoś inaczej, na kleju czy coś zamocować, bo to mnie bardzo denerwuje, że to tak odłazi. Wiecie, to jest wszystko jakaś pianka, jakieś cholera, wie co to, bo to jest tak ciężkie w obróbce, tak ciężko to się maluje, tak ciężko to się szlifuje, obrabia i tak dalej, okleja. Wiecie, no stara technologia, no. To nie ma jak te nowoczesne, jakieś tam poliuretany, to jest całkowicie inne w obróbce. Dobra, ściągnę jeszcze raz, przykleję to i potem będziemy męczyć dalej. Prawie zrobione. Chociaż prawie robi dużą różnicę. Będę musiał jeszcze najprawdopodobniej raz ten sterownik przerobić w inne miejsce. On raczej tutaj nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, decha tutaj nie dochodzi. Tam już jest sterownik. I tam nie dojdzie. Także brakuje nam tutaj 2-3 cm. Albo go odchylę, nie, jego po prostu trzeba dalej przesunąć w głąb. Ale to jest dziwne, bo on tutaj był na słupku. Kurde, albo ta deska jakoś inaczej szła. No nie wydaje mi się, że to wygięte tak było. Ona raczej powinna tam z tyłu zachodzić. No zobaczę, muszę jeszcze przemyśleć, bo tu widzicie, tu już jest śrubka. Z drugiej strony jest super, pasuje wszystko, nie? Tutaj też widzicie, nie wchodzi jeszcze, no bo cała ta decha musi iść do przodu 2 cm. A tak już jest fajnie. Zobaczmy to radyjko w jakiej pozycji. One jeszcze nie przykręcone. Ale w jakiej pozycji to będzie względem nóg? Oczywiście kable niepozakładane. A stacyjkę mamy nową, jakby się ktoś pytał. Tu są śrubki do klimatyzacji, do chłodnicy klimy. Tam kupiłem z nierdzewki, żeby to nie rdzewiało. Także sobie tutaj leżą. Jaka to pozycja z oczu będzie? No i zobaczcie. Super.
Radyjka będzie można normalnie obsługiwać. Bardzo mi się to podoba. Tam będzie ten uchwyt ładny, taki brązowy. No i całkiem znośnie to wygląda, powiem wam. Normalnie nie to auto. Tam jeszcze tylko troszkę rdzy, ale to jest proste powierzchnie, tam pójdzie szybko. Blachy, wszystko już mamy, a potem tylko kosmetyka, kosmetyka. Fajnie, fajnie, fajnie. Ale wiecie co, dzisiaj kończymy już. Podobało się? To daj suba, daj lajka. Dlaczego? Jeżeli nie chcesz przegapić następnych odcinków. Chyba, że masz to gdzieś, to nie dawaj. Ja też to mam gdzieś. Słuchajcie, ode mnie to wszystko. Czym ta się ciepło? Hej!